Jak dobry był Kazimierz Dejna? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które nigdy nie miało okazji zobaczyć go w akcji. Jednak jest to Polak, którego kochały tysiące naszych rodaków, mimo to był też nieraz wygwizdywany przez kibiców, a jego śmierć do tej pory owiana jest pewną tajemnicą. Dziś prześledzimy, jak dobry był popularny Kazimierz Dejna, który jako pierwszy Polak znalazł się w czołowej trójce gali złotej piłki. Zacznijmy od początku. Generał urodził się w Starogardzie Gdańskim. Ukończył szkołę, dzięki której uzyskał zawód elektryka, jednak to nie do końca go interesowało. Już w dzieciństwie uczęszczał na wiele zajęć związanych ze sportem. Uprawiał skok wzwyż i piłkę ręczną, ale najbardziej ciągło go do piłki nożnej. Już w dzieciństwie na tle innych dzieciaków znacznie się wyróżniał. W końcu trafił pod skrzydła trenera trampkarzy włókniarza Starogard Henryka Piotrkowskiego. Kazimierz już jako dzieciak był jednym z najlepszych zawodników na Wybrzeżu. W 1962 roku poprowadził trampkarzy do wicemistrzostwa Wybrzeża, a w międzyczasie występował też w spartakiadach zakładowych. W juniorskich ligach dominował rywali, zdobywał wiele bramek, dzięki czemu przebił się do pierwszej drużyny włókniarza, a w 1965 roku został powołany na centralny obóz dla wyróżniających się juniorów, który miał miejsce w Warszawie. Celem zgrupowania była selekcja zawodników do kadry juniorów, jednak Dejna się do niej nie dostał i z Warszawy wrócił z większą motywacją do pracy. W tym samym roku zajął drugie miejsce w Pucharze Michałowicza, a po świetnych występach na tym turnieju otrzymał powołanie do drużyny juniorów i 10 października 1965 roku zadebiutował w kadrze juniorów. I tutaj już na jego talencie poznała się cała Polska, a kluby z Wybrzeża bardzo mocno o niego zabiegały. Walka głównie miała miejsce pomiędzy Arką Gdynią i Lechią Gdańsk. W wyniku presji, jaką na rodzinę narzuciły oba kluby, mama Kazimierza podpisała w jego imieniu umowę z Arką. Niestety zrobiła to nielegalnie i za podpisanie karty piłkarskiej w dwóch klubach jednocześnie otrzymał 9-miesięczną dyskwalifikację i nie mógł brać udziału w rozgrywkach klubowych. Przez co nie przeszedł do Arki, a wyjechał do swojego brata, który mieszkał w Łodzi i zaczął trenować z tamtejszym ŁKS-em. No i właśnie za nim do Łodzi pojechali m.in. wysłannicy Legii czy Wisły Kraków. Na debiut w ŁKS-ie musiał chwilę poczekać. Najpierw jednak zadebiutował w rezerwach, gdzie w wygranym meczu z włókniarzem Białystok zaliczył 5 bramek. A już tydzień później zadebiutował w pierwszej drużynie ŁKS-u w meczu z naszpikowanym gwiazdami Górnikiem Zabrze, jednak mecz zakończył się wynikiem 0-0. Jak się okazało, był to jedyny mecz Kazimierza Dejny w barwach łódzkiego klubu. Wszystko przez to, że kilka dni po meczu z Górnikiem trzech zawodników dostało powołanie do wojska. Przedstawiciele ŁKS-u nie chcieli puścić tylu zawodników i wynegocjowali z Legią, że do stolicy wyślą tylko jednego piłkarza, a nim był Kazimierz Dejna. Można powiedzieć, że generał został zmuszony do gry w stolicy. W wieku 19 lat zadebiutował przeciwko Ruchowi Chorzów, ale na pierwszą bramkę musiał czekać prawie rok. Zdobył ją dopiero w maju w meczu z GKS-em Katowice. W drugim sezonie w barwach Legii zaczął czarować i zdobył wicemistrzostwo Polski, trafiając do siatki 12 razy w 26 spotkaniach. Choć to kolejny sezon był tym przełomowym, Legii udało się zdobyć mistrzostwo z Dejną na czele i ten wyczyn powtórzyli po raz kolejny w następnym sezonie, w którym grali także w Pucharze Mistrzów, w którym Warszawski klub doszedł aż do półfinału rozgrywek, w którym przegrali 2-0 z holenderskim Feyenoordem, a Kazimierz w 8 meczach zdobył 3 bramki i dołożył asystę. W międzyczasie zaczął regularnie grać w kadrze narodowej i w meczach towarzyskich z Norwegią i Niemcami Wschodnimi zdobył po jednej bramce. Styl gry generała był nie do podrobienia. W jego grze panował ogromny spokój, widać było w nim niesamowitą elegancję na murawie. Był bardzo dobry technicznie, balansem ciała potrafił zgubić obrońcę, czasem wydaje się, że był zawsze 2 ruchy przed przeciwnikiem, a z piłką przy nodze nigdzie się nie spieszył. Był mózgiem Legii Warszawa, ale też naszej kadry narodowej. Jeśli miałbym go porównać do jakiegoś piłkarza, to najbliżej jest mi chyba mimo wszystko do Cruyffa albo Andrei Pirlo, w którego stylu gry poniekąd widzę Kazika. No ale właśnie, jego kariera w Legii trwała naprawdę długo, mimo że z wojskowego klubu mógł uciec zdecydowanie wcześniej, to nie miał tego szczęścia, które miał Zbigniew Boniek. W 1972 roku pojechał na letnie Igrzyska Olimpijskie, gdzie mógł pokazać się szerszej publice. W grupie D zajęliśmy pierwsze miejsce, pokonując Kolumbię, Ganę i NRD. W drugiej grupie turnieju Kazik zdobył jedyną bramkę dla Polski w meczu z reprezentacją Danii, a podczas meczu z reprezentacją Związku Radzieckiego zdobył w końcówce meczu bramkę na 2-1 z rzutu karnego. Na koniec drugiej grupy zostało się tylko Maroko, po którym przejechaliśmy się aż 5-0 i w finale czekała na nas reprezentacja Węgier. Wtedy generał wspiął
wspiął się na szczyt swoich możliwości i zdobył 2 bramki w wygranym 2-1 w finale i w ten sposób staliśmy się mistrzami olimpijskimi, co było ogromną sensacją. W nadchodzących latach wojskowy klub obniżył loty i po zdobyciu przez Dejnę złotego medalu w tym samym sezonie Legia zajęła dopiero 8 miejsce w lidze, a w sezonie 73-74 uplasowali się tuż za podium. Jednak myślami wtedy chyba wszyscy byli przy nadchodzących mistrzostwach świata. My mieliśmy Kazimierza w tak naprawdę najlepszym wieku dla piłkarza, bo miał wtedy 27 lat. Był w swoim piłkarskim prime i pełni nadziei pojechaliśmy na mistrzostwa świata. Pierwszy mecz w grupie rozgrywaliśmy z Argentyńczykami. Już w 7 minucie meczu bramkę zdobył Grzegorz Lato, a już minutę później do siatki trafił Szarmach. Mimo to mecz po zaciętym boju wygraliśmy 3-2, w drugim meczu rozgromiliśmy Haiti aż 7-0, a jedną z bramek zdobył Dejna. I w meczu z Włochami Dejna znów pisał się na listę strzelców w wygranym 2-1 spotkaniu. I w ten sposób z grupy wyszliśmy z pierwszego miejsca. W grupie drugiej znaleźliśmy się z RFN, Szwecją i Jugosławią. Najpierw graliśmy ze Szwedami i po ciężkim boju udało nam się wygrać 1-0 po bramce Laty. W meczu z Jugosławią Dejna zdobył bramkę z karnego w wygranym 2-1 meczu z Jugosławią, a najważniejszy mecz, śmiało można powiedzieć, że w historii polskiej piłki, odbył się 3 lipca 1974 roku we Frankfurcie. Tego dnia zmierzyliśmy się z RFN w meczu o finał Mistrzostw Świata. Choć według wielu ten mecz nie powinien się odbyć. Chwilę przed meczem nad stadionem we Frankfurcie przeszła ogromna ulewa. Boiska nie udało się całkowicie osuszyć, ale sędziowie pozwolili na rozegranie tego spotkania, które popularnie nazywa się meczem na wodzie. Spotkanie było bardzo wyrównane. Do przerwy mieliśmy wynik 0-0, a w 53 minucie meczu Jan Tomaszewski obronił rzut karny. Niestety w 76 minucie jedyną bramkę w meczu zdobył Gerd Müller, dzięki czemu RFN awansowało do finału, w którym wygrali 2-1 z Holandią, a my dzięki bramce Laty, o dziwo też w 76 minucie meczu, pokonaliśmy 1-0 Brazylijczyków. Tak jak mówiłem wam wcześniej, na tym turnieju w swojej życiowej formie był Kazimierz Dejna, który był sercem naszej drużyny narodowej, a jego występy zostały docenione i zajął 3 miejsce podczas głosowania na najlepszego zawodnika na świecie, tym samym stał się pierwszym Polakiem, który znalazł się w czołowej trójce tego plebiscytu. I tak jak mówiłem wam wcześniej, nie miał tyle szczęścia co Boniek, który opuścił Polskę w najlepszym momencie, bo po mundialu o generała starały się takie zespoły jak Real Madryt, Bayern Monachium czy AC Milan. Jednak nie dostał zgody na opuszczenie naszego kraju, wszystko przez to, że jako oficer Ludowego Wojska Polskiego nie mógł opuścić naszego kraju. I m.in. przez to Dejna rozpromował Legię na arenie międzynarodowej. Więcej klubów i kibiców przyglądało się spotkaniom warszawskiej Legii, a warszawski klub stał się jednym z najważniejszych zespołów w tej części Europy. Mimo że po powrocie z mistrzostw z Legią nie udało mu się zdobyć Mistrzostwa Polski, to znów w pełni nadziei jechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie do Montrealu, jednak drugi mecz z Iranem przysporzył nam sporo problemów. Ale gol Dejny pozwolił nam wyjść na prowadzenie i wygraliśmy w tym ciężkim boju 3-2. W ćwierćfinale rozgromiliśmy Koreę Północną 5-0, w półfinale znów pokonaliśmy Brazylijczyków, a w finale tym razem musieliśmy ustąpić NRD i z Montrealu wracaliśmy ze srebrem na szyi. Rok później nadszedł czas na najważniejszy mecz roku, bo mecz przeciwko Portugalii decydował o tym, czy pojedziemy na Mistrzostwa Świata. Nie mogliśmy tego meczu przegrać. Jednak ten mecz był najsmutniejszym w karierze Kazimierza Dejny. Po zdobyciu przepięknej bramki bezpośrednio z rzutu rożnego został on wygwizdany przez 80 tysięcy kibiców, którzy znajdowali się na Stadionie Śląskim. W wywiadzie pomeczowym Kazimierz powiedział, że było mu najzwyczajniej w świecie przykro i nigdy już nie wystąpi przed widownią Stadionu Śląskiego. I tak było. Był to ostatni mecz Dejny na tym stadionie, ale dlaczego kibice na niego gwizdali? Legia w Polsce była symbolem komunistycznego reżimu, klubem wojska. Ludzie mieli dość komuny, a to był sprzeciw w kierunku władzy, jednak mimo wszystko za to bezpośrednio oberwał Kazik, którego ostatni taniec w naszej kadrze nadszedł na mistrzostwach w Argentynie. Kibice uważali, że jedziemy tam po złoto. Zainteresowanie tą imprezą w Polsce było przeogromne, jednak realia okazały się całkowicie inne. Dejna zdobył jedną bramkę w wygranym 3-1 spotkaniu z Meksykiem, a przeciwko Argentyńczykom nie wykorzystał karnego. Jego ostatnim występem w kadrze był przegrany mecz 3-1 przeciwko reprezentacji Brazylii, po którym odpadliśmy z mistrzostw świata. Po tych mistrzostwach otrzymał pozwolenie na odejście z Legii, w barwach której zagrał łącznie w 304 meczach, zdobywając 94 bramki, a odszedł do Manchesteru City. Anglicy zapłacili za niego 150 tysięcy funtów, co na tamte czasy za takiego zawodnika mimo wszystko było dość niską kwotą. W ramach transferu drużyna z Manchesteru miała ufundować polskiemu zespołowi komplet sprzętu piłkarskiego firmy Adidas, co teraz brzmi dość abstrakcyjnie.
Kariera w Anglii nie wyglądała najlepiej. Był męczony przez kontuzje, ale też przez trenerów, którzy nie potrafili znaleźć dla niego miejsca. W sezonie 79-80 w barwach Manchesteru zdobył 5 bramek w 22 występach, a w ostatnim sezonie 80-81 w Anglii zagrał w zaledwie 3 meczach ligowych, mimo to zdobył honorową bramkę w ćwierćfinale Pucharu UEFA. Dana nie mógł zdzierżyć swojego upadku. Nie mógł przeboleć tego, że z czołowego zawodnika stał się tylko tłem i ukojenia szukał w szklance whisky. Czuł się upokorzony, że musi występować w drużynie rezerw. Gdyby tego było mało, do alkoholu doszło zamiłowanie do hazardu i kobiet, a w 1980 roku pod wpływem alkoholu wsiadł do swojego BMW i ignorując wszystkie znaki, wracał do domu, a w pościg za nim ruszył patrol policji i w pewnym momencie przez generała radiowóz uderzył w inny samochód. Policjantom nic się nie stało, ale wiedzieli, kto prowadził BMW i za te wykroczenia Kazik otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów na rok, ale co gorsza, wydano nakaz opuszczenia Wielkiej Brytanii. W międzyczasie przez rzadkie występy w pierwszej drużynie natrafiła mu się szansa na wyjazd do Stanów, od razu z niej skorzystał i odszedł do San Diego Sockers za 35 tysięcy funtów. Choć to na Wyspach Brytyjskich jego kariera zmierzała już ku końcowi, to bawił się w amerykańskiej lidze. Łącznie rozegrał w niej 105 spotkań, zdobywając 49 bramek, ale w tamtym momencie był daleko, daleko poza poważnym futbolem. Myślami niestety też był poza futbolem, a jego śmierć jest owiana tajemnicą. 1 września 1989 roku światowe media obiegła wiadomość, że na autostradzie pod San Diego zginął Kazimierz Dana, który z niewyjaśnionych przyczyn z pełnym impetem wjechał swoim Fordem F600 w tył stojącego na poboczu samochodu, a policja nie znalazła śladów hamowania. Moim zdaniem był to jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Możemy się tylko zastanawiać, co by było, gdyby wyjechał po mistrzostwach w 1974 roku. Moim zdaniem wszedłby na jeszcze wyższy poziom. Niestety tego nigdy się nie dowiemy, ale szacunek generałowi się należy, bo przez wiele lat był najważniejszym elementem polskiej reprezentacji.